Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Imeto i dzisiaj jest ze mną Piotrek. Dzień dobry. Oraz Wajchę Przełóż. Witam. I ta świnia. Cisza. O kurde, ty. Ona ma dziurę w dupie. Dobra, nieważne. Jedziemy dzisiaj kosić jęczmień na zielono. Kupiliśmy nowy traktor, jak widać Ursus 1201. Gitara siema, jedziemy. Pierwsze Jak maszyny widzicie, będę spieszył, co? Tutaj powschodziło wszędzie. Wszystko już, o Jezu, lag. 0 FPS-ów, Harry. Czekaj. Tutaj czas kręcić. Kosiareczki mamy klasa. Ja i Szydło będziemy kosić, a Piotrek będzie zgrabiał. Mamy w planach to sprasować i owinąć na siano kiszonkę. Także mówcie coś, panny, bo jest nudny. No, lagi są. No. No i fajnie. Gitara się ma, dobra. Dobra, zapomniałem, że tu nie ma gniecenia upraw, nie? A już chciałem hamować. Cięciem. Dobra, jesteśmy z powrotem, już można kosić, także jedziemy. Ty, bo coś tu mi nie do kasza, wiesz? Dobra, nieważne, to się później zobaczy. To będzie w inny sposób to przejechać, żeby się wykosiło. Niestety te pola takie są, że gdzieniegdzie nie chce kosiarka wykosić. Przejedziemy kilka razy w koło, to się już tam ogarnie. Dziwne, że ja przyspieszałem czas i ta trawa nie urosła na łące. Nie urosła? Nie. Bo my na specjalu trawę kosiliśmy i ta trawa nie wyrosła teraz. No wiem. To jeszcze raz przejeżdżę i będę startował. Teraz już za nami możesz wjeżdżać, Piotr, nie? To co? Za nami możesz już wjeżdżać. Nie no, poczekam jeszcze, że ten opieczę coraz. No bo dwa, trzy przejazdy to jest Piotrek. Ja i Szydło, nie? No, nie no, bo... Nie, dwa razy. No to cztery przejazdy za... Na dwa razy bierzemy cztery przejazdy, o tak. Dobra, przejadę sobie najpierw tak, nie? No. Później co? A do środka oniż grabił? No, na razie później ten, później...
odwrotną stronę, nie? No spoko, spoko. I raz przejeżdżasz dookoła, tylko tak. Tamtą stronę. Aha, no kapuje, kapuje. O, pieseł. Co tam, Piotrek? Pieseł? Szczeko? Tak, tak. A kto do domu przyszedł? Tata. No, tak czuję. Jak pieseł u Piotrka szczeka, to ktoś do domu przyszedł. A raz tutaj przyjadę, żeby to było po prostu w miejscu, żebym mógł ten i... No, i gitara, siema, nie? Siemaniek. Siema. Siemaniek, siemaniek. Czy nie wiem, może mi się uda Katfana na jeden odcinek wziąć, przydałoby się. To kurczę, czy tak można powiedzieć, środek sezonu. Zobaczymy, co to jeszcze będzie, bo na dobrą sprawę to jest jeszcze dużo do zrobienia. Bo ja chciałem... chciałem jeszcze zająć się owcami oraz świniami. Ja myślałem, że to chcę skończyć. Co ty? Ja ci mówiłem, Piotrek, że to będzie długi sezon. Poza tym sezon jest zarąbisty, mi się bardzo podoba, dobrze mi się gra. A jak się dobrze gra, to po co coś zmieniać, nie? A co? Ja będę kończył sezon, nie to... Ty będziesz kończył sezon, to tak czemu? Też się zarąbi się na twojej polskiej wsi gra. Dobrze, ja to? Dobrze. Jeszcze to przykro. A też sobie mam mieszane uczucia. Ja tak się... Czy wiesz, teoretycznie... Mi, jeśli bym miał być tak szczery, to mi się tak średnio gra na moim, nie wiem czemu tak... Coś nie jest, albo ta mapa, albo coś, nie wiem, coś tak mi... Nie wiem, szczerze... To mi jedynie do, co do tego sezonu, ta mapa tak średnio przypadła do gustu. No. Bo ta mapa niby fajna jest, nie? Niby... Znaczy na tamte czasy, kiedy my zaczynaliśmy twój sezon, to ona była chyba jedna z najlepszych polskich map, nie? Poza tym z optymalizowanych map, które by ci poszły, nie? Tak. A teraz ja myślałem, żeby poczekać, Piotrek, jak już zaczynasz nowy sezon, to później ja chciałem zacząć sezon na tej mapie, co Katfan z tym, z Lolkiem robili mapkę. Bardzo fajna mapa, też na zabudowie Gold Foxa niestety. Ale fajna, bardzo mi się podoba, bo fajny klimat ma taki polski typowo. No wiesz, tam największy traktor jaki będę chciał mieć to właśnie taki Ursus, nie wiem, 16-14. Góra. Więcej już nie. Wiesz, to będzie taki krótki, zapewne sezon, nie wiem, 20, góra 30 odcinków. Ale taka fajna polska wieś, bo ta mapka jest mała i tam nie ma bardzo co robić. Gralibyśmy na multi, na we dwóch, góra we trzech. We dwóch raczej częściej byśmy grali. W dwóch graczy, właśnie ja plus jeszcze ktoś. Ja tak myślę, czy nie zrobić max 30 odcinków i... 30 tam, Piotr, max 30 odcinków. Gdzie to jest jeszcze, tu też dużo do roboty. Co to już tam, nie wiem, tu masz ze 20 odcinków tego swojego? 16. Teraz będzie 17. No. To 17 odcinek, Piotrek, a jeszcze krów nie masz nawet. Ja wiem, ale tak myślę, czy to czy z tego nie jakiś inny. Mówię, tak jakoś... Powiedz, Piotrek, nie ma... Nie masz też maszyn jakichś tam konkretnych, wiesz. Trzeba trochę rozwinąć tak tą gospodarkę. Więcej pól kupić, większe pola. Mówię, Piotrek, jeszcze jakbyś chciał, to byś tego sezonu coś tam wycisnął.
A co ty tak, Mateusz, cicho siedzisz? Właśnie. A, bo się nie zna. Bo się nie zna. Mateusz słucha nas. Podsłuchuje. No. Mam nadzieję, że to się dobrze skrabem, czy nie dostanę w pierwszym. Ja tam nie patrzę. Jak podrabiane, tak podrabiane, byle były wałki, Piotrek. Więc tak to jest. Mapę tutaj miałem delikatnie edytować pod względem, kurczę, tekstur, bo tekstury niby zboża są fajne i w ogóle, ale słoma i trawa to jest masakra. I trzeba by raz, że tą słomę i trawę podnieść do góry. To dwa, jeszcze trzeba by po prostu a to będziesz edytował, czy? Tekstury zmienić. Nie wiem, właśnie myślałem nad tym, nie? Bo to zobacz, ta trawa jest taka jakby na ziemi leżała i nie było jej prawie wcale widać, nie? No. A ja myślałem, żeby zrobić taką trawę, jak jest u ciebie na polskiej wsi. Taką, wiesz, podwyższoną. A, taką. Taką puchatą trawę, nie? Według mnie to o wiele lepiej wygląda, nie? Ja muszę przewrócić jakoś safe. Bo nie wiem, który to był. Jaki safe? Co? Jaki safe przywrócić? No, z 15. Co się stało z twoim save'em? O to chodzi, żeby jeszcze raz zacząć te odcinki. A, prawda, prawda. Jeszcze jakieś pole kosimy, czy nie? No, 23, zaraz obok, nie? Ja się muszę... A bo te dwa odcinki, co nagrywaliśmy, to się nie nagrało. Nie. Jak się wkuszę i nie będzie działać, to zrobię format i zobaczymy wtedy, czy będzie działać. Piotrek, a tego? A... Próbowałem wszystkiego sposobu. A Action? Action? Jak przy jednego FPS-ach wrzucać, to mogę wrzucać. A dobrze ustawiłeś Actiona? Tak. Ale tak na pewno? Ale mi się wydaje, że raczej tak. No kurczę, ja pierwsza słyszę, że można mieć jeden FPS przy Actionie, nie? To nie ma, to jeszcze coś. Ja mam serio jeden FPS, podczas jak kończę nagrywanie. Ja Actionem nagrywam, ci powiem, mi lepszego programu niż Action, to ja jeszcze nie widziałem na oczy. Jak ustawię na niską tą jakość, to też przerobię ten jeden FPS. Dobra, kura 3. Aha. Jedynie jakim programem się najbardziej nagrywało dotychczas to Bandicam, ale Bandicam jest taki minus, że dźwięk. Dźwięk średnio słychać. No. A to jest do ustawienia, Piotrek, wiesz? Jedynie właśnie mi się tym najlepiej nagrywało. To jak tobie się to najlepiej nagrywa, to wiesz co, ja sobie ściągnę Bandicama, tą wersję próbną, nie? Nie wiesz, o co chodzi. No. Ustawię go pod siebie i sprawdzę, czy u mnie też będzie taki dźwięk. Jeżeli nie będzie, to znaczy, że Piotr źle go ustawiłeś. No właśnie to jest tak, bo jest tam źle. I wtedy bym ci ustawienia jakoś tam pomógł ustawić i byś nagrywał Bandicamem, jeżeli tobie się dobrze nagrywa. No powiem ci, że Bandicamem najlepiej mi się nagrywa. Bo dźwięk, Piotr, ustawić to jest łatwizna, to trzeba umieć. Powiem, że jak ja ustawiłem sobie dźwięk przy Actionie, to wszystko bajka chodzi, nie? A wcześniej też miałem problemy z tym, że gra była za głośno, to mój mikrofon był za cicho i musiałem to poprawiać, to poustawiać. A może poza odcinkiem byśmy coś tam zrobili z tym Bandicamem? Spoko, Piotrek, ja sobie zainstaluję ci mówię wersję próbną, bo to jest to samo, nie? No. I zobaczę, jakie tam są ustawienia, jak to się w ogóle ustawia, jak, i tam z czym to się je, nie?
No nie korzystałem nigdy z Mandicama, ci się Nie, przyznam, próbowałem to... to instalować, próbowałem to zmieniać w opcjach Frapsa jeszcze raz. I po prostu nie chcę nagrywać nadal. Nie wiem, o co chodzi. Udało mi się ustawić, że nakrywa dźwięki z gry. Bo to jest... A co to był za błąd? Pamiętasz, co zmieniałeś? Nie, to akurat był mój błąd, bo nie było ustawione Frapsze tego. Wiesz? A, że dźwięki systemowe nie były ustawione? Tak, to był mój akurat błąd, to do tego akurat przyznaję. Więc to był mój błąd. Ja tego coś nie. Jak nagrywałem te krótkie filmiki. No. A ja tego coś mi właśnie nie zauważyłem, nie? Aha, czyli ty wyłączyłeś to na czas na nagrywania tych krótkich filmików? Tak. Aha. Wiesz, to jest błąd, Piotr, że to wyłączasz w ogóle, nie? Jakbyś tego nie wyłączał, to zapewne by ci to wszystko działało teraz, nie? Ja jestem prawie pewien, że... wiesz, bo takie filmiki to się nie wyłącza dźwięku, tylko się wycisza to po prostu w programie. Małe izodło. Nie wiem, ale mówię, do tej pory co mi się nagrywało najlepiej to Panticam, mało filmy waszyły i w ogóle. No właśnie tym dźwiękiem. Tak, Piotr, tak, to ja ci pomogę z tym dźwiękiem i być może to ogarniemy. Nie obiecuję, ale być może. Meta, może się zamienimy, co? No właśnie chciałem to samo powiedzieć, tylko właśnie odstawię traktor. I teraz wiesz, podczepię ci właściwie pod prasę go. O. I pojedziesz sobie prasować już, nie? Dobra. Idę na farmę. Tak masz i ten. Oni właśnie byśmy zamienili. No. No, problemu, mamy czas, znaczy mamy czas, 15 minut już mamy, 16 właściwie, jeszcze plus ten początek, to się trochę zajdzie. Piotr, wiesz, gdzie prasa jest, nie? Jeśli tam przemyślę, to tak, ale w sklepie? To co? Gdzie w sklepie, kuźwa? Aha, pod wiatą stoi, no. Wiatą? Co ty, Piotrek, nie wiesz, gdzie ja prasę mam, no? Chyba skupiałem, chyba całkiem już. Czekaj. Gdzie ty żeś jest? Gdzie masz tą prasę? Ja chyba skupiałem tej. Tutaj jest prasa. Tu! O, stoi tutaj. Koło belek. No koło belek. Tutaj. Aha, dobra, ja chyba już skupiałem całkiem. Boż. Przekrzany mózg. To co ja mam leć? Przyczepę do belków. Możesz mi przygotować od razu traktor. Który? Nie wiem, obojętnie. Nie no, nie Sztejra. Na pewno nie jest tych nowych. Ursuska jakiegoś. O kurde, trochę żem zagarnął, Piotrek, ten pokos w ten, w żywopłot, to będziesz musiał go wyciągać. Oko. A to nie. Więc zamiast zagrabić to tak jak ty to robiłeś, to odgrabiłem to źle trochę, ale to nieważne. Nie umiem tej drabiarki używać, bo ona jakaś taka dziwna jest. A ja umiem, kurde. Nie lubię jej strasznie.
Ja wolę już gwiazdówkę, jak już chcę tą, jak już tą karuzelową, no. Może być 12, 13? Może być. Jak już karuzelową zgrabiarkę, to już na pewno tą taką na dwóch karuzelach, która do środka zgrabia, nie? Akurat lubię, więc ja tam nie narzekam. Nie wiem, czy zdążymy to wszystko sprasować, raczej nie. Także może odłożymy to na kolejny odcinek? No bo czemu nie? Sprasować? Czy? Tak, tak, pracuj, Piotrek. Tak mówię, żebyśmy odłożyli, wiesz, po prostu zrobiliśmy się takie dwa krótsze odcinki z tego. Kurde, teraz mam 20 minut odcinka już. Skończę to grabić, będzie 23, może 24. Byśmy tak zrobili takie 20, może jeszcze, tak jeszcze jeden 20-minutowy odcineczek i było gitara siema, nie? Mogłoby tak być, pany? No, ej, a jak się zmieniało te układanie belek w bidłach? Jakie układanie były w widłach? No, żeby się na widły wbijały. No to ja to sobie przestawię później. Troszkę tego będzie. Jak troszkę tego będzie? O Boże. Serio? Serio? O Boże. To się nawet nie mogę rozpędzić za bardzo. O Boże. O Boże. To może ja też wezmę do drugiego ciągnika z turem, co? No, koniecznie. Mogę sztyra? Możesz. Tylko sobie obciążnik zapnij ten od sąsiada tamtego fenda. Leży tam przy nawozach, nie wiem czy wiesz gdzie są nawozy. To chyba wiem. Ty się zapytasz o czym moje. Jak się zastanawiam, może nie wiem, drugą prasę kupię. Skąd, kuźwa? Nie stać mnie. Musiał kredyt brać. I ma to przywieźć do tamtego ciągnika obciążnik też? Nie, nie, nie trzeba. Ten jest cięższy, wiesz, on sobie poradzi, nie? My to. Tak? Jeszcze co na chwilę to moje kołsysa. No i co? Wyciągnij belkę, bo się chyba zapchała prawda. O, dziękuję. Żaden problem. Zdarza się, w tej prasie się zdarza akurat to. No to tam będzie może, że szai się belek z tego palaca? No, gdzieś koło tego, nie? Na razie mam 8. A to co to jest dla ciebie 60 belek, nie? Podobno Mateusz słyszałem, co lubi składać, więc... No. Przy takich lagach to kocham układać. No, widzisz i będą... No, kurwa. Ja też kocham to po tobie zbierać. Dobra, ja tak, robię S i od razu O. S i od razu O. O Boże. Dobra, zawijam się i będziemy kończyć zaraz. Panny, także chodź ta tutaj koło mnie gdzieś.
Stary, są to ja. Będziemy kończyć. Chodź Piotrek, ustaw się tu ładnie obok nas. Dobra, stój, stój, gdzie jedziesz, kurde? Steka jeden. No i gitara się ma, że zrobimy taką miniaturę ładną. Nie wiem skąd. A niech będzie tak, kurczę. Że nie, stanę sobie normalnie i zrobię sobie zbliżenie ładne. Tak na tle tego drzewka tam się stawi Farming Simulator. O i gitara się ma. Także tak, miniatureczka here, pryk. Dobra, pany, chcecie coś jeszcze dodać? Dziękuję. Dziękuję za grę. No, także ja dziękuję wam za grę, dziękuję widzom za oglądanie i na razie, do następnego, cześć. Cześć. Cześć.